Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, a to jest kolejny odcinek Kroniki Janka Juniora na mapie Osada. Dzisiaj mamy kolejny ekscytujący dzień. Może coś dzisiaj zarobimy. Może dzisiaj postanowimy sprzedać jakieś jajka z nowej farmy kurzej, ale zanim przejdziemy do tego wszystkiego, muszę ogarnąć się temat tutaj z tą słomą, a co za tym idzie. Do tego będzie mi potrzebna łyżka i tur do traktora w takim razie, bo chyba, że coś ciekawego tutaj jest. O! Chłopcy mają w promocji paletę sera za 5000. A czemu nie? Kupię. No ma 2000 litrów pojemności, także trochę zarobię, raz tyle. A co? Piątka zawsze nie drogą chodzi, drogą nie chodzi, no drogą nie chodzi, tak to się mówi. O, bum, a ja insurancu nie mam, tak mi przykro. Dobra, jedziemy. A więc tak, dzisiejsze plany, to już takie już jesienne plany, bo już mamy wrzesień. Też jeszcze zazwyczaj we wrześniu jeszcze są ładne pogody i ciepłe dni, także nie ma co jeszcze myśleć o jesieni w sumie. Więc tak, trzeba ogarnąć teren przemysłowy, tak to nazwijmy, swój teren przemysłowy, gdzie tam się wytwarzają produkty. A następnie trzeba ogarnąć łąki, bo już trawa urosła, jeszcze jedno koszenie pewnie przed zimą dobrze by było. Zawsze jakieś pieniążki będą mile widziane. No i co? No i trzeba będzie pomyśleć już o zakupie ziemi, aby była już na przyszły rok, żeby można było coś już zacząć działać w tym kierunku. Dobra, na razie ogarnę temat z towarem, który trzeba sprzedać. Wezmę pierwszą paletę, sprzedam tutaj tego sera, co mam. Nie wiem, skąd chłopcy wzięli tutaj sery, no na sklepie. Może przez pomyłkę im został dostarczony. Czasem się to zdarza, no ser do sklepu z częściami. No dobra, niech będzie. Mieli za połowę ceny, więc ja to zapłaciłem 5000, a dostanę za to 11. No, dobra cena. Cieszy mnie to. Mamy swoją paletę jeszcze sera. To też do sprzedaży. Już ser się zrobił popularny na wiosce. Bardzo mnie to cieszy. Super. No i później mamy olej. Ciekawe, ile tym razem oleju będzie. Ostatnio było dość sporo palet, tylko że ja później się tym zajmowałem ze względu na budowę kurnika, bo musiałem ogarnąć inne sprawy organizacyjne, więc tego oleju było trochę więcej. A teraz robię to na normalnym porze, więc tego oleju chyba będzie tylko te trzy palety, mi się wydaje. Ale to zawsze coś. No i jeszcze tak z 500 razy te palety tak poukładam i będę ekspertem tym. Będzie można na zawody jeździć farmerskie. No i się rozlało.
w sumie deszczyk też potrzebny, co zrobić? Nie ma lekko. No i ładnie. I już mamy 46 tysięcy, ładnie. 18 tysięcy za olej. Już poszedł do góry, widzę, że cena poszła do góry. A to też trzeba zamknąć, bo to naleje mi tu wodę i raczej deszczu i co? Kury nie lubią wilgotnego. Ile mamy palet? Ile? 3. Niecałe. Dobra, niech będzie. Bierzemy, trzeba to sprzedać. Nie ma co trzymać. Ja jeszcze zapomniałem przecież. Na farmie mam ten paletę już też do sprzedania. Nie wziąłem jej. Ciekawie, robicie co dwie palety. W sumie nawet nie patrzyłem, po ile te jajka są. Dobra, tam to zostawimy, niech to się dorobi. No i co dalej? Aha, mam kupić tego tora i łyżkę. 9 tysięcy. Jakiejś tam rewelacji nie ma za to jeszcze, ale mam nadzieję, że pójdziemy na ilość z tym kurnikiem. Zobaczymy, czy ta inwestycja miała sens. Jestem bardzo ciekawy, czy w jaki sposób, ile dziennie jak będzie przy ilości 5 tysięcy kur. Wow. Magnat jajeczny. Dobra. Lecimy do sklepu. W sklepie nic nie ma w promocji, ale to mnie tam na razie nie rusza. Trzeba tak kupić tor do Zetorka. Który to był? Ten. Tu jest ile? 5000. Dobra, i teraz by się przydała jeszcze łyżka do tego. Jaka to była łyżka? Nie, tam tutaj, to nie, to... To jest tylko 1000 litrów, to nie. O, tu jest dobra łyżka. To jest tą, co dziadek miał i zajewanili. Tylko to nie będę musiał zaś znowu obciążnik kupić. Albo wziąć mniejszą. Nie, wezmę tamto. Okej. Tu nic nie zmieniamy. To nie wiem. To... Aha. Okej. To czyli to. Jeszcze tylko kolor. O, może być. Niech będzie. Ile? Niecałe 2000. O, to nie jest tak wiele jeszcze. Dobra, jeszcze się zastanawiam, czy brać ten obciążnik. No tak, muszę wziąć, bo z tego co pamiętam, to tam przy samym ona, ta łyżka sama ważyła trochę i podnosił się traktor. 660 kg. A, nie powinnamy. Ale obciążnik zawsze się przyda na farmie. To jest 1800. A tamten 900 i półtora. To nie, to tamten jest. Gdzie on jest? Zniknę. Tutaj. Dobra, ten wyjdzie.
Dobra. No i teraz jedziemy to posprzątać. Ten bałagan, co się wczoraj narobił. Aż mi się nie chce wierzyć, że coś takiego się tu narobiło z tym. Dobra. Zastanawiam, czy to leje mi po tym. Ja wezmę to, schowam do tego, do kurnika, to ten sztuczny nawóz, bo mi tu zmoknie. A mogę teraz go schować śmiało. No to szkoda, żeby się to zniszczyło. Tylko znanie życia pewnie nie zapomnę, jak go tam włożę. Niestety będę teraz musiał liczyć na swoją kompetencję. A jak nie, to tam będzie najwyżej leżał już. No i tak się zaistało dzisiaj z tą pogodą. Ale fajnie, przynajmniej tu już można coś pochować w tym budynku, także ciekawie to wygląda. O, proszę. Jeszcze okazji paletę sobie weźmiemy do na stragę, wrzucimy do sprzedania. Proszę. No i tak może coś z tego będzie. Jeszcze muszę tamtą paletę z tego sprzedać. Z gospodarstwa dziadka. Czyli to będzie jakieś 4500, tak? Tam było 9000 za dwie. 4,5. No. I 129 za punkty środowiskowe. Dobra. No to teraz jedziemy to tam ogarnąć, ten temat z tym, z tą słomą nieszczęsną. Słoma, trawa i pod nią będzie. Niestety. Jako ten obciążnik mamy w tym traktorze. Hamulce nie wytrzymują przy hamowaniu z górki. Muszą strasznie duże siły oddziaływać na ten traktor teraz. No, przynajmniej wiem, że go nie prze... O, turysta. Że go nie... przewróci przy ładowaniu.
Dobra, ja muszę teraz wyjechać jeszcze ciężarówką. Tylko to tak kurde robić. Czy to się tak przesypie? No nie wiem, w którym miejscu jest, żeby to działało, no. No i co? Cóż, jakoś to kiepsko widzę. No, muszę wyjechać ciężarówką, to tak się nie da. Tylko, że pada. Dobra, to ja ciężarówkę tutaj w poprzek ustawię. I tutaj będę ładował to, żeby ta słoma nie zmokła. No, tylko kwestia tego przejechania po tym deszczu. To się wysypuje, ja nie wiem, kurde, nie widzę w ogóle, gdzie to się wysypuje. Nie zmieściłbym się, co jest? Dobrze. Żeby jeszcze tylko nie zahaczyć do góry. Dwunasta. Dzwonią do kościoła. Na sumę. W sumie dużo tutaj widzę, że się nie nasypało z tej ciężarówki. Dziewięćset coś, jeszcze tylko tu przejechać. Tysiąc. Dobra. Tyk. No i dobra, zrobiona robota. Teraz tylko to przesypać do krówek. Dobrze. Ciasno. Dobra. W takim razie traktor na razie odstawiamy. Że mi się to uda jeszcze, czy to fajnie tak postawić, żeby to nie przeszkadzało, a stało tutaj tu z boku. O. O, tu tak fajnie. Niech to sobie stoi. Tylko łyżkę ustawię te.
Super. A jednak ten traktor ma kurde kiepski ten skręt. Ale pan wyrobił to. Zeta to zeta. No, ta miotła mnie tu mierzi. O, niech zostaje ta. No i teraz tylko wsypać tą słomę do tym krówkom i przydałoby się tą trawę iść kosić. Czy trawa i tak będzie na kiszonkę, to tam trawa mokra może być, moim zdaniem. I co, nie sypia? Którym to miejscu to musi być? Zresztą z tą słomą jest nie tak. A, może za daleko było. No i zrobione. Jak tam krówki wyglądają? Potrzebują coś? Ła. Dobra, ja zajadę, kupię im jeszcze tego jedzenia. Później jeszcze mi będą mruczeć pod nosem, że głodne, głodne. Czyli kurde, z tą pogodą to się zaciągło pewnie na cały dzień. Nie ma żadnej przepowiedzi, żeby przestało padać w ogóle. Niedobrze. A więc tak, ja poproszę TMR dla moich wspaniałych krówek. Należy mi się najlepszy. O, teraz się pokazało. Teraz to tylko przesypać i... No i już, kurde, już będzie po dniu. Jak to szybko przeleciało. Jeszcze jedna paleta i będzie gotowe. Nic dalej w promocji. Dobra. Mi się tak zdaje, że promocje rzucają o 16 dopiero. Co, i zaś nie zmienia biegów. No i ku ta ciężarówka to. Nic nie chce się zmieniać. To mnie drażni ta ciężarówka, naprawdę. Niby fajnie wygląda.
i już krówki z głowy. Jak tam jeszcze kurki wyglądają. Tu jeszcze jest ok. Tu też jest ok. Że za niedługo będzie kolejny 1000. Fajnie. Dobra. Ja teraz się zbieram na to koszenie trawy. Została mi ciemna noc. Trochę zeszło przy tej trawie, ale było warto. Jest ponad 200 tysięcy trawy, także będzie fajnie przy sprzedaży kiszonki już niebawem. No dobra, dzień był dość pracowity. Dokupiłem tam to pole, jak widzieliście. No i teraz kwestia będzie teraz tego, żeby się spłaciło to pole. No i będzie trzeba pomyśleć nad kupnem następnego. Także jutrzejszy dzień zobaczymy, jak potoczy się. Mam nadzieję, że będzie owocny, jeśli chodzi o jajka znowu. Bo na to liczę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Dobra, jeszcze popatrzę się na zwierzęta, jak wyglądają. Tu jest ok. Także jutro będzie mleko do wywiezienia. Tutaj jest ok. No i tu też jest ok. Dobra, i to by było na tyle. Trzeba kolację zjeść i spać. Dzięki za uwagę.
Zapraszam na kolejny odcinek. Na razie, cześć, hej.